się znajdujemy. Salka nazwana została salką lwa jaskiniowego. Jak sama nazwa wskazuje, nie tylko kości niedźwiedzi jaskiniowych tutaj w jaskini były znajdowane. Znajdowano tutaj kości lwów jaskiniowych, hien jaskiniowych i to są przykłady zwierząt, które już wymarły. Ale to nie jest tak tutaj. Wymiar? Proszę? Wymiar jest. Tak, to jest naturalna czaszka tutaj w jaskini znaleziona. Ale ten zwierzę, ale to jest naturalna wielkość? To jest... Tutaj mówi pan o tym. Tak. Nie, to jest oczywiście atrapa, ale wielkość tego lwa jaskiniowego mniej więcej odpowiada faktycznemu rozmiarowi tego zwierzęcia. A więc one były dużo większe niż współczesne lwy jaskiniowe. I tak samo niedźwiedzie jaskiniowe to były dużo większe zwierzęta niż obecne nam znane niedźwiedzie brunatne. One troszeczkę przypominały niedźwiedzia grizzly. Znanego nam z Ameryki. Natomiast to, co... Tak, właśnie proszę uważać na strop. To, co chciałbym Państwu powiedzieć, to przede wszystkim fakt, że znajdujemy się w salce, która jest najniżej na piętrze środkowym i to powodowało, że dużo osadów, które tutaj w jaskini się gromadziły, często w partiach przyotworowych, po prostu pod wpływem płynącej wody coraz bardziej była wpychana tutaj do jaskini. I to, że znajdujemy w jaskini tak głęboko od otworów wejściowych kości, nie zawdzięczamy temu, że te zwierzęta wchodziły tak głęboko do jaskini. One się tu znalazły, te kości, wtórnie. I teraz pierwsza rzecz, bo od razu byłoby trzeba sobie zadać pytanie, skoro jaskinia w 1966 roku została odkryta, to w jaki sposób te zwierzęta wchodziły? Otóż przed ponad 10 tysiącami lat tutaj do jaskini prowadziły najprawdopodobniej dwa dosyć sporej wielkości otwory, przez które te zwierzęta mogły sobie w sposób naturalny wchodzić. I oczywiście zwierzęta wchodziły tylko do partii przyotworowej, bowiem tam, gdzie jest ciemno, nic nie widzą, takie niedźwiedzie jaskiniowe nie miały sensu, nie było sensu, żeby one tak głęboko wchodziły. I właśnie to, że one zdychały, czasami zaciągały jakieś swoje jakieś ofiary, bo i kości saren, kości wilków, kości bobrów były tutaj znajdowane, część z nich była zaciągana, część wchodziła sama, ale tylko do części przyotworowych. I oczywiście te kości, które gromadziły się wraz z okruchami skalnymi, wraz z osadami rzecznymi, to wszystko przez tysiące kolejnych lat było spychane coraz to głębiej i dzisiaj nawet w dolnych partiach jaskini znajdujemy ogromne ilości kości, co nie znaczy, że te zwierzęta właśnie w sposób naturalny tam wchodziły. Natomiast my w tej chwili mamy tutaj taką atrapę stanowiska paleontologicznego. Kiedyś praca paleontologów polegała na tym, że oni kładli taką kratę o wymiarach metr na metr i rozrysowywali na kartce papieru milimetrowego poszczególny rozkład kości, gdzie się znajdują jakieś odłamki skalne i tak dalej. Potem schodzili co 10 cm w dół, tworząc taki przestrzenny obraz tego namowiska. Dzisiaj oczywiście metody troszeczkę się zmieniły. Mamy więcej cyfrowych urządzeń i ta praca paleontologa tutaj w jaskini trwa krócej, a i też jest dużo wygodniejsza. Przejdziemy sobie w tej chwili do kolejnej komory. Zapraszam Państwa. Uważajcie Państwo na ten strop, żeby się nie uderzyć. Ja bym proponował, żebyśmy ustawili się tak, żeby patrzeć w lewą stronę. Na chwileczkę na prawą stronę też się popatrzymy, ale będzie nam wygodniej. Postarajmy się tutaj zmieścić wszyscy. No, pan ma trochę wzrostu. Proszę im powiedzieć, kiedy będziemy już w komplecie na tym górnej platformie. Jesteśmy, tak? Po Państwa lewej stronie znajduje się przekop, właśnie taki przekrój poprzeczny przez warstwę namuliska. Tak nazywa się ten osad jaskiniowy. Jak Państwo tutaj popatrzycie, on zbudowany jest właśnie głównie z takich nanosów rzecznych, żwiry, gliny, piaski, kości i te od spajające się czasami gdzieś tam od stropu bloki marmurowe, które tworzą właśnie taki miąższ tego właśnie całego osadu. Naukowcy są w stanie z takich osadów dosyć sporo informacji wyczytać, a chociażby jaki klimat, jak on się zmieniał w trakcie. Wszystko zależy od tego, co w tych namuliskach, w danych warstwach się znajduje. Tutaj te tabliczki są troszeczkę przykładowo pokazane nam, natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten osad zjechał nam z górnych partii, z tej wyższej części partii, my też tam dojdziemy, a więc on jest tutaj dosyć mocno przemieszczany i nie widać tutaj tych charakterystycznych warstw, które mogą obserwować naukowcy, jak badają takie osady niewymieszane, które się gromadziły w danym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, proszę odwrócić się jeszcze na drugą stronę. Mamy tutaj do czynienia z złożonym z kilku fragmentarycznie znalezionych tutaj w jaskini
fragmentów szkieletów niedźwiedzia skiniowego, widzicie Państwo, że rozmiar tego zwierzaka jest dosyć spory. On też nie był tutaj pewnie jakimś największym reprezentantem. I oczywiście, tak jak Państwu wcześniej wspominałem, nie byłoby możliwe znalezienie tutaj takiego szkieletu tak daleko od otworów, które kiedyś tutaj w jaskini, do których jaskinie prowadziły. Natomiast to, że one się tutaj znajdują, to jest tylko dowód na to, że jest to kilka fragmentów szkieletów gdzieś tam w różnych miejscach jaskini znalezionych, złożonych w jedną całość. Niedźwiedź jaskiniowy wymarł ponad 10 tysięcy lat temu, w epoce Pleistocenu, i głównie pokarmem roślinnym się żywił, w odróżnieniu od lwa jaskiniowego, który był typowym drapieżnikiem. Najprawdopodobniej oba te gatunki się nie spotkały tutaj, rozminęły się, jeśli chodzi o czas bytności tutaj w tym rejonie. Klimat był tutaj bardziej surowy, dlatego właśnie te zwierzęta często wchodziły sobie do jaskiń po to, żeby przehibernować ten niekorzystny dla siebie okres czasu. Przejdziemy sobie w tej chwili przez tak zwany labirynt do góry po schodkach. Zapraszam za mną. Po Państwa lewej stronie będzie widoczny oświetlony korytarzyk, który jest korytarz odkrywców. I tam będą pierwsi ludzie właśnie dotarli do miejsca, do którego my dojdziemy za chwilę. Tylko po prostu wyjęta spora ilość materiału osadowego. Proszę mi powiedzieć, kiedy będziemy wszyscy, bo ja nie widzę końcówki naszej grupy. Zapraszam tu wszystkich śmiało do góry po schodkach, tak żebyśmy więcej mogli zobaczyć. W jakiej głębokości jesteśmy? Cały czas mniej więcej poruszamy się, czasami troszeczkę schodząc w dół, czasami troszkę podchodząc do góry po schodkach, natomiast poruszamy się mniej więcej po takiej wysokości, jak wchodziliśmy do jaskini. Czyli mniej więcej 800 metrów nad poziomem morza i cały czas wysokość podobna. Proszę Państwa, dotarliśmy do biwaku. Tak nazywa się miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy i nazwane było ono przez grotołazów, którzy tutaj tę jaskinię odkrywali. I to miejsce faktycznie nazwane było nie przez przypadek. Otóż